nazywam się Zosia i w dzisiejszym odcinku Otwarte Klatki Gotują przygotuję dla Was ciasto drożdżowe z owocami i kruszonką. Do przygotowania ciasta drożdżowego będziecie potrzebowali 3 szklanek mąki, szklanki mleka roślinnego, pół szklanki cukru, 2 łyżek oleju kokosowego, 7 g drożdży, odrobinę soli i ekstraktu waniliowego. Do przygotowania kruszonki potrzebne Wam będzie 80 g mąki, 60 g cukru i 50 g oleju kokosowego. Potrzebne będą też owoce. Możecie użyć dowolnych. Ja dzisiaj wykorzystam śliwki. Przygotowanie ciasta zaczynamy od wyrobienia ciasta drożdżowego. Do miski wsypujemy mąkę. Dodajemy drożdże. Mieszamy. I odstawiamy, a w międzyczasie przygotujemy, podgrzejemy mleko roślinne z olejem kokosowym i cukrem. Do garnka wlewam mleko roślinne, ekstrakt waniliowy, olej kokosowy i wsypuję cukier. Całość podgrzewam, aż cukier rozpuści się w mleku. Cukier się rozpuścił, zdejmuję garnek z palnika i zostawiam do przestygnięcia. W czasie, kiedy mleko stygnie, przygotuję kruszonkę. Do miski wrzucam mąkę, cukier i dodaję olej kokosowy. Rozcieram w palcach na kruszonkę. Gotową kruszonkę odkładam do lodówki. Do mąki z drożdżami dodaję jeszcze szczyptę soli i wlewam ostudzone mleko z olejem i cukrem. Zagniatam ciasto. Jeśli po kilku minutach zagniatania ciasto wciąż się klei, należy dosypać odrobinę mąki. Po kilku minutach zagniatania przekładam ciasto na blat i zagniatam je dalej, aż będzie elastyczne i będzie odchodziło od rąk. Jak widzicie, ciasto jest już zagniecione, jest elastyczne, gładkie. Uformowałam je w kulę i przekładam do miski. Ciasto przykrywam folią spożywczą, ścierką i zostawiam do wyrastania na około 1,5 godziny. Po około 1,5 godziny widzimy, że ciasto już bardzo ładnie wyrosło. Przekładamy je do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto równomiernie rozkładamy w blaszce. Na tak przygotowane ciasto wykładamy śliwki. Następnie całość posypujemy kruszonką. Ciasto przykrywamy ściereczką i odkładamy do porządku wyrośnięcia na około 1,5 godziny, a w tym czasie nagrzewamy piekarnik do 190 stopni. Po około 1,5 godziny widzę, że ciasto wyrosło. Wsadzam je do piekarnika.
sprawdzam, czy ciasto jest upieczone i wyjmuję je z piekarnika. Gorące ciasto zostawiam do przestudzenia na około godzinę. Ciasto jest już upieczone. Jak widzieliście, nie jest trudne w przygotowaniu. Nie wymaga żadnych specjalnych składników. Wszystkie są powszechnie dostępne. Zachęcam Was do upieczenia tego ciasta. Przekonajcie się, że ciasto drożdżowe może być pyszne bez jajek, mleka i masła.